Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie na kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w grze GTA San Andreas. Moi drodzy, witam was jak zawsze w sobotę na kolejnym odcinku właśnie z Pogromców GTA San Andreas. Dzisiaj przygotowałem oczywiście kilka mega interesujących mitów, mam nadzieję, że duża część z nich okaże się być mimo wszystko prawdziwa. Ja osobiście na wstępie jeszcze przypomnę o tym, że zbliżam się powoli do granicy 100 tysięcy subów i jeżeli przykładowo nie subujesz tego kanału, ten film ci się spodoba, to byłoby mi bardzo miło, gdybyś po obejrzeniu tego odcinka po prostu mój kanał zasubował. Także jeżeli chodzi o wstęp, to byłoby na tyle. Ja jeszcze zanim zaczniemy, polecam wam zajrzeć do opisu tego filmu, jeżeli macie ochotę obejrzeć także inne filmy na moim kanale, a póki co życzę wam dobrej zabawy. Jeżeli jeszcze nigdy wcześniej nie byliście na stronie serwisu Eneba, to jak najbardziej polecam wam to zrobić. Jest to miejsce, gdzie możecie zaopatrzyć się w m.in. gry komputerowe, szarki do GTA Online czy do ładowania PaySafe Card. Serwis podczas weekendów oferuje naprawdę atrakcyjne ceny wielu tytułów. Oprócz tego w razie jakichkolwiek pytań możecie skorzystać z całodobowego supportu działającego w każdym dniu tygodnia. Ponadto eneba.com zbiera pozytywne opinie i zyskuje coraz to większą popularność oraz zaufanie użytkowników korzystających z tej strony. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie poniżej w opisie tego filmu, także zainteresowanym polecam zajrzeć. Moi drodzy, my przechodzimy sobie już do pierwszego mitu. Oczywiście, jak zapewne wiecie, w grze GTA San Andreas, gdy przejeżdżamy sobie przechodniów, to dzieje się z nimi dość nieciekawa sprawa. Mianowicie, jak sami widzicie, oni zostają po prostu przez ten cały kombajn zmieleni, no i szans na przeżycie po prostu zbyt dużych nie mają. W każdym razie, przechodząc do sedna, autor tego mitu napisał, że zupełnie inaczej ma się sprawa z Kate. To znaczy, może ona być jakby zmielona przez kombajn, ale wylatuje przez ten cały otwór z tyłu w całości. Ja osobiście, jak widzicie, w tym momencie Katie próbuje przyjechać, da się ją nawet potrącić do tego stopnia, że ta upada na ziemię, no ale jak sami widzicie, kombajn po prostu zmielić jej nie chce. What the hell, widzieliście to? No to, moi drodzy, odwaliła się rzecz dość niespodziewana, Katie została zmielona, tyle że... What the hell? Ej, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale zobaczcie, że Katie znowu zespawnowała się w tym samym miejscu. Także chyba wygląda na to, moi drodzy, że Katie, no właśnie, do pewnego momentu jest nieśmiertelna. No a potem po prostu ginie. Mit w każdym razie możemy sobie i tak obalić, ponieważ autor napisał, że Katie powinna być jakby zmielona w całości. A tak właściwie to powinna wylecieć w całości z tego otworu. No jak widzicie, ta też może zostać zmielona, z tym, że po jakimś tam czasie zespawnowuje się na swoim miejscu. No, także tak jak widzieliście, podczas pierwszego mitu spotkała nas dość fajna rzecz. Ogólnie mam nadzieję, że w tym micie będzie podobnie, ponieważ drugi mit tego odcinka też będzie dotyczył dziewczyny CJ'a. Tym razem ten mit będzie dotyczył Heleny Wangstein. Ona, z tego co widzicie, z tego co widzimy wspólnie, strzela sobie na dachu Emunation. I ogólnie autor tego mitu napisał, że gdy ją zaatakujemy, to ta będzie strzelała w CJ'a, będzie się po prostu bronić, ale każdy strzał z broni, właśnie który w nas właściwie strzeli, wystrzeli, będzie celny. Ja oczywiście z wielką chęcią sobie to wytestuję i zobaczcie, że chyba autor tego mitu no miał rację, bo do tej pory Helena nie spudłowała ani jednego strzału. No powiem wam zupełnie szczerze, że Helena naprawdę strzela bardzo, ale to bardzo dobrze. Jakiś czas temu na Facebooku dostałem właśnie jako wiadomość mit, który moim zdaniem no, może być fejkiem. Tak do końca nie chcę mi się wierzyć, że może on być prawdziwy, ponieważ wydaje mi się, że muskulatura dość mocno wpływa na to, jaki ciężar CJ może na siłowni podnosić. W każdym razie właśnie jeden z widzów napisał, że CJ mimo zerowej muskulatury, ja w tym momencie mam delikatną, ale myślę, że to jakoś zbytnio nie powinno wpłynąć na werdykt tego mitu, napisał, że i tak właśnie nasz bohater może podnieść maksymalne obciążenie na siłowni. Chodzi to oczywiście o ławeczkę płaską, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No moi drodzy, powiem wam szczerze, że no sorry, ale ja nie jestem w stanie tej sztangi unieść i w ogóle chyba nie ma takiej opcji, bo klikam naprawdę mega, mega szybko, wszystko mi się na biurku trzęsie, no i tak chyba nic nie jestem w stanie zrobić. Znaczy no ogólnie jest to dość dziwne, ponieważ jak widzicie, CJ mimo tego odłożył sztangę na stojak,
No ale jeżeli chodzi o takie czyste wyciśnięcie, no to takowe nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o hantelki, z tego co kojarzę, chyba CJ będzie mógł nawet przy bardzo małym stanie muskulatury tak je wycisnąć, ale z uwagi na to, że autorowi chodziło o sztangę, no to mit musimy sobie obalić. Ja już ogólnie od dłuższej chwili testuję sobie pewną rzecz w GTA San Andreas, bo ogólnie tak w tej grze jest, że gdy jedziemy sobie po autostradzie, to przynajmniej wizualnie osiągamy znacznie większe prędkości. Zupełnie inaczej wygląda to moim zdaniem w mieście, ponieważ tutaj nie dość, że samochody wolniej się rozpędzają, to i tak nie są w stanie aż tak dużej prędkości osiągnąć, a przynajmniej tak jak powiedziałem, no nie widzimy tego efektu wizualnego, takiego mega dużego rozmycia. No wiecie, o co mi chodzi na pewno, tak? Też pewnie grając długo w GTA San Andreas coś takiego zauważyliście. W każdym razie jeden z komentujących napisał, że na czerwonej kostce właśnie obok Four Dragons Casino jesteśmy w stanie osiągać dużo wyższe prędkości i prawdopodobnie też lepiej przyspieszać. Ja tak sobie wykonuję próby na tej czerwonej kostce i powiem wam, że naprawdę wydaje się, że autko przyspiesza no lepiej aniżeli na drodze obok. Także może zrobimy sobie to w ten sposób, że ja podzielę ekran na dwa, zrobimy sobie test właśnie przyspieszenia i zobaczymy, czy na tej czerwonej kostce, czy na zwykłej drodze samochód będzie lepiej przyspieszał. Zrobimy sobie, myślę, ze dwie próby dwoma różnymi samochodami i wy też dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, jak to dla was wygląda. Ja sobie właśnie podjechałem na ulicę Grove, czyli chyba obszar, jaki każdy z nas doskonale zna. Osobiście będę za chwilę strzelał w naszych członków gangu, będzie to trochę nie fair, ale też no dzięki temu będziemy mogli sobie kolejny mit tego odcinka po prostu zbadać. Mianowicie autor kolejnego mitu napisał, że gdy nieco osłabimy naszych członków gangu, w sensie zmniejszymy ich pasek życia, w sensie HP, to gdy potem ich zrekrutujemy do gangu, to ten pasek życia powinien się odnowić. Ja sobie właśnie podchodzę do naszych gangusów i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Z tego co widzę póki co, no nic takiego niestety kompletnie się nie wydarzyło, to znaczy no taki pasek życia, jaki był przed zrekrutowaniem, występuje także po wykonaniu tej czynności. No nic moi drodzy, ja sobie wykonam jeszcze jedną próbę dla pewności, tym razem może zabiorę im pasek życia przejeżdżając ich, ale nie w ten sposób. No nic, w każdym razie trochę życia im zabrałem i zobaczmy, jak to będzie wyglądać w tym momencie. Czy pasek życia się naszym gangsterom odnowi? No niestety powiedziałbym, że tak średnio, co? No także tak jak widzieliście moi drodzy, mit możemy sobie chyba na spokojnie obalić. Znajdujemy się właśnie w piękną noc na plaży Santa Maria Beach. Ja osobiście będę sobie spawnował aktualnie pojazd o nazwie Flash. On z tego co właśnie kojarzę był w kategorii sportowe. Autor tego mitu napisał, że gdy wsiądziemy sobie do samochodu Flash i naciśniemy jednocześnie klawisz W i S, no to rejestracja tego pojazdu powinna zapalić się na kolor czerwony. Zobaczmy sobie, jak to będzie aktualnie wyglądać. Zobaczcie, że gdy klikam sobie W i S, to cały właściwie tylny zderzak, ta klapa od bagażnika w tym samochodzie się zapala właśnie na czerwono. Ja muszę, moi drodzy, wytestować koniecznie na ten moment jedną rzecz. Na plaży nie mogłem tego zrobić, ponieważ był piach i było to ciężko widoczne. Natomiast no właśnie. Mi się osobiście wydaje, że jest to spowodowane tym, że jest jakiś delikatny błąd związany z światłami stopu w tym samochodzie, wiecie? Być może widać to teraz dość słabo, natomiast gdy naciskam S, gdy sobie po prostu tym samochodem hamuję, to cała ta klapa właśnie na kolor czerwony się pali. Także ogólnie moim zdaniem mit możemy sobie oczywiście na spokojnie potwierdzić, aczkolwiek nie ma w nim jakby nic wyjątkowego, ponieważ tak działają w tym samochodzie światła stopu i dlatego też zarówno cały tył samochodu, jak i blachy świecą się właśnie na kolor czerwony.
My niestety przechodzimy sobie już do ostatniego mitu dzisiejszego materiału. Moi drodzy, ja właśnie będę sobie tuningował samochód Admiral. Będę właściwie mu tylko zmieniał właśnie kolor na najlepiej biały, ponieważ chcę wam pokazać jedną rzecz. Jak pewnie wiecie, ja posiadam wersję gry GTA San Andreas po downgrade'ie i tutaj możemy mieć i samochód czysty i brudny, co w wersji zwykłej jest niemożliwe, ponieważ w wersji GTA San Andreas na Steama samochody zawsze są po prostu brudne. Jak aktualnie widzicie, samochód zaczyna nam się powoli brudzić. Doskonale to widać, jeżeli chodzi właśnie o spód tego auta. I chciałem wam to właśnie bardzo pokazać, ponieważ autor ostatniego mitu napisał, że gdy weźmiemy sobie samochód Stratum i stuningujemy go w garażu Will Edge Angels, to ten samochód nie będzie się brudził. Ja sobie ten mit oczywiście z wielką przyjemnością wytestuję, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Czy autorowi tego mitu chodziło o zwykły kolor, w sensie taki, jaki możemy tutaj sobie wybrać, czy chodziło o te całe paint jobsy, czyli jakby na te takie specjalne malowania, jakie są kładzione na całą karoserię naszego samochodu. Na początku wziąłem sobie, nałożyłem zwykłą farbę na właśnie ten samochód i zobaczymy, jak w takim przypadku będzie to po prostu wyglądać. No także jeżeli chodziłoby autorowi tego mitu o takie zwykłe malowanie, no to chyba ten mit byśmy musieli sobie niestety obalić. Natomiast nie poddawajmy się i zobaczmy, co będzie jeszcze w przypadku tych takich niestandardowych malowań, w sensie tych paint jobsów. Tak patrzę, który z nich by się nadawał najlepiej i w sumie tylko pozostaje nam ten pierwszy, ponieważ on ma ten spód w miarę jasny. W sensie te pozostałe paint jobsy, zwróćcie uwagę, że no są na dole dość czarne i ciężko byłoby jakiekolwiek zabrudzenia zauważyć. No dobrze, ja już się właśnie tepnąłem na miejsce. Tak to wygląda, gdy samochód jest czysty. Ja sobie oczywiście parę okrążeń tutaj w kółko zrobię, no i zobaczymy, czy jakiekolwiek zabrudzenia się po prostu pojawią. No i powiem wam, moi drodzy, tak, ja już od dłuższej chwili właśnie pojeździłem sobie po tych całych bezdrożach. Jedyne, co zauważyłem, to na spodzie samochodu zrobiły się takie ciemniejsze placki. Ale zwróćcie też uwagę, że to jest chyba wina malowania, ponieważ czy to na masce tego samochodu, czy to na dachu tego samochodu są też takie ciemniejsze miejsca. Także koniec końców mi się chyba wydaje, że autor tego mitu miał po prostu rację i gdy pomalujemy sobie właśnie samochód Stratum w Will Edge Angels i nałożymy mu tą niestandardową farbę, niestandardowe malowanie, to auto rzeczywiście nie będzie się brudzić. Ja jeszcze właśnie testuję sobie ten mit na przykładzie samochodu Jester i jak widzicie, ten samochód też się nie brudzi. Czyli mi ogólnie wydaje się, że gdy pojedziemy sobie do Will Edge Angels jakimkolwiek samochodem, jaki możemy tam tuningować i właśnie nałożymy to malowanie niestandardowe, no to żaden samochód wtedy po prostu nie będzie łapał brudu. No i właśnie tym oto sposobem dotrwaliśmy sobie do samego końca dzisiejszego materiału. Ja oczywiście mam nadzieję, że dobrze się wraz ze mną dzisiaj bawiliście, że wpadniecie także na kolejne odcinki i że zobaczymy się już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!